Bóg pragnie objawić się każdemu człowiekowi, gdziekolwiek on się znajduje i kimkolwiek jest. Bóg wychodzi do każdego i pozwala znaleźć się tym, którzy, jak mędrcy, szukają Go, i tym, którzy czasem zagubieni, zniechęceni, nie mają sił albo odwagi, aby Go szukać. Od środy pozwalamy się Panu Bogu znaleźć w tych nabożeństwach epifanijnych, uczestnicząc w mszy świętej, w celebracji. Dziś w sposób szczególny przyglądamy się tematowi niesienia wiary i miłości całej ludzkości. Drogi nasz pasterzu, księże metropolito krakowski, księże arcybiskupie Marku Jędraszewski, witamy serdecznie w naszej wspólnocie i prosimy, poprowadź nas w tej modlitwie tu u stóp Matki Bożej Pocieszenia, abyśmy jeszcze lepiej poznali Jezusa, pokochali Go i poszli za Nim. Pozwól mi się zaskoczyć Bożej miłości i doświadczyć radości bycia odnalezionym. Witam Was również, wszystkich tutaj zgromadzonych. Pozdrawiam tych, którzy łączą się z nami przez radio Palotti FM, ale również przez telewizję Dobre Media. Wielce czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie z księdzem proboszczem, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia. Co się wydarzyło pod drzewem figowym? Co czynił pod nim Natanael? Musiało być to coś bardzo szlachetnego. Coś, co stanowiło jakieś głębokie przeżycie religijne czy jakieś nadzwyczajne odniesienie do Boga. Bo wystarczyło tylko, że Pan Jezus powiedział: widziałem Ciebie pod drzewem figowym, a Natanael wyznał swoją wiarę w Boga, w Chrystusa, Bożego Syna. A Pan Jezus dodał: zobaczycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Doświadczycie zatem, jak niezwykła, głęboka, wręcz istotowa więź jest między mną a Ojcem. Zobaczycie Boga. I te słowa, jakżeż nie można ich odnieść do tego, co Pan Jezus powiedział na górze błogosławieństw. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Co znaczy być czystego serca? Co sprawia, że człowiek może oglądać Boga? Odpowiedź na te pytania znajduje się w tym fragmencie pierwszego listu świętego Jana Apostoła, który słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Wolność od być czystego serca bowiem znaczy najpierw być wolnym od grzechów. I to niezwykłe stwierdzenie umiłowanego ucznia Chrystusowego. Jeśli nasze serce
oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Jest większy od naszych niepokojów, od naszych lęków wynikających z nieprawości i grzechu. Jest większy poprzez swoje miłosierdzie. I dlatego nawet największe odstępstwo od Boga nie może prowadzić nas do rozpaczy. Bóg jest większy niż ludzkie zło. Ale chodzi tutaj o jedną zasadniczą rzecz. Żeby być wobec Boga i wobec siebie wewnętrznie uczciwym. Aby umieć nazwać grzech grzechem, zło złem. Bo dopiero takie stwierdzenie, wynikające z otwarcia się na głos własnego sumienia, tylko taka postawa może rodzić w nas przekonanie, że Bóg jest większy nad nasze zło i że nam przebaczy. Święty Jan pisał: jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Trzeba zatem uznać grzech i wyznać go i prosić o przebaczenie. Wtedy nieskończenie miłosierny Bóg okaże się większy niż nasze słabości i grzechy. I to sprawia, to przekonanie, że Bóg jest większy niż nasze zło, to sprawia, że jest w nas wielka ufność wobec Boga. Mimo wszystko, umiłowani, pisał święty Jan, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga. Możemy mieć tę ufność. Mamy prawo do niej. Wtedy, kiedy dochodzi w naszym życiu do wewnętrznej, radykalnej przemiany. Tej przemiany, którą święty Jan nazywał przejściem ze śmierci do życia. Nie ma bardziej radykalnej drogi nawrócenia. Nie ma czegoś bardziej niezwykłego niż to przejście ze śmierci do życia. Wbrew temu, co wiemy o ludzkim życiu, przechodzimy z tego życia do śmierci. Ale Chrystus pokazał nam, że śmierć nie jest ostatnim głosem w życiu człowieka. Jest jeszcze zmartwychwstanie. Jest przede wszystkim zmartwychwstanie. I chodzi o to w życiu chrześcijańskim, żebyśmy nieustannie przechodzili ze śmierci grzechu do nowego życia Bożych dzieci. My wiemy, jakaż moc w tym stwierdzeniu świętego Jana. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. Dlaczego wiemy? Bo miłujemy braci. Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Jest zatem jedno bardzo ważne kryterium tej pewności, tej wiedzy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. Kochamy braci. Kochamy innych tą miłością, której nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. A równocześnie paradoks prawdziwy.
Właśnie ta nasza miłość do braci, ta pewność, że przeszliśmy ze śmierci do życia, sprawiają, że rodzi się jakiś podstawowy konflikt między światem a nami. Nie dziwcie się, jeśli was świat nienawidzi. Zapowiadał to Pan Jezus. Mówił On, który przyszedł, żeby złączyć rozdzieloną ludzkość w jedno. On mówił, będą podziały między wami i będą przechodziły poprzez najbardziej ważne dla każdego człowieka więzy. Syn powstanie przeciwko ojcu, córka przeciwko matce, ojciec przeciwko dzieciom. Będą te podziały. Będą ze względu na Chrystusa i to, co On mówił i co nam przekazał, gdy chodzi o prawdę o miłości. Ci, którzy pójdą za Chrystusem i uwierzą w Jego zbawczą, zwycięską miłość, będą przez świat odrzucani, wręcz nienawidzeni. Ale przecież nawet jeśli tak jest i tak było i będzie, nie wolno nam odchodzić od tych dwóch zasad najbardziej fundamentalnych, jakie Pan Jezus nam pozostawił, gdy chodzi o sposób naszego myślenia i postępowania. Nie wolno nam odchodzić od przykazań miłości. Nawet jeśli świat z powodu wierności tym przykazaniom będzie nas odrzucał od siebie i nienawidził. Miłość Boga do nas zwyciężyła wszelkie zło. Ta miłość domaga się od nas, abyśmy też kochali Boga i drugiego człowieka. I nie dziwmy się, że świat będzie nas z powodu tej miłości nie tolerował. Bo jeżeli odrzucił Bożego Syna, który jest miłością, który nas do końca umiłował, to mamy prawo spodziewać się tego, że będziemy traktowani lepiej niż nasz Pan i Mistrz. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą. I będziesz miłował Pana Boga, swego bliźniego, jak siebie samego. Będziesz miłował. Masz miłować. Niezależnie od tego wszystkiego, co o tobie i o twojej miłości do Boga i bliźniego powie ten świat. Chodzi bowiem o to, ażeby nasza wiara w Boga, który jest miłością, przyjmowała bardzo jasny, wyraźny kształt, dostrzegalny przez innych, żeby było, jeśli trzeba, żeby stawała się ta nasza miłość do Boga i drugiego człowieka wyraźnym sprzeciwem dla świata, który tak często i za wszelką cenę chce żyć w nieprawdzie i nienawiści. Dzieci, pisze święty Jan, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą.
Nie wystarcza mieć słowo miłość na ustach. Ono musi przyjąć bardzo konkretny kształt prawdziwej miłości, czynu miłości. A wszystko dlatego, że źródłem i najwyższym wzorem tej miłości jest Boży Syn Jezus Chrystus. I nie na próżno święty Jan pisał do chrześcijan końca pierwszego wieku. I nie bez przyczyny te same słowa świętego Jana każe nam czytać dzisiaj Kościół w tej wieczornej liturgii. Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas swoje życie. A zatem my także winniśmy oddać życie za braci. My także winniśmy dawać swoje życie w ofierze dla innych i za innych. Bo taka jest ta miłość, bezinteresowna, ofiarna i do końca, którą nam swoim życiem i swoim nauczaniem objawił nam nasz Pan, Boży Syn, Jezus Chrystus. Amen.